Witam Was na moim kanale Mocny Elektrotekst. W końcu mam upragnione koło, czekałem na nie odrobinę, no ale, że tak powiem, do tego roweru nie może być przypadkowe, że tak powiem, takie, które by się pod nim zarwało. Także zaraz będę opisywał wszystko po kolei. Koło było składane na zamówienie, felga jest podwójna, tak jak tylnie koło, w którym zapleciony jest silnik. Szprychy są też dużo grubsze, no i co fakt, na sztywną oś, tak widzicie tutaj, nie mogła być zastosowana to, co pokazywałem w poprzednich odcinkach, po prostu musi być to wszystko stabilne. Całkowity koszt takich szprych, felgi i tej piasty, przeznaczoną jeszcze do hamulca tarczowego, to jest sam koszt około prawie 700 zł. Także widzicie, że nie może być to, jak to się mówi, prowizorycznie zrobione, ponieważ nie możemy dopuścić do tego, żeby się zarwało koło, no będzie rower odrobinę cięższy. Następny zakup to opony. Są optymalne do tego typu felgi, grubsze nie mogą być, ponieważ też ograniczone jest miejsce w amortyzatorze. Co do opon, nauczony poprzednimi, że tak powiem, produkcjami e-bike'ów, są najbardziej optymalne, ponieważ czy kupimy takie ogromne, bardzo grube, przypominające do motocykla, czy właśnie takie, to oczywiście nie są też najtańszymi oponami, nie są one tanie, ale po prostu od jazdy na e-bike'u jedna czy druga i tak po jakimś czasie wymaga wymiany, więc lepiej sobie znaleźć swoją ulubioną firmę, która wytrzymuje jak najdłużej. No i ja właśnie znalazłem i tutaj teraz w e-bike'u dla Was ją stosuję. Tak samo dętki. Za to, że felgi są takie podwójne, nie może być zwykły, że tak powiem, wentel, musi być taki bardzo długi, ponieważ zwykły wentel od roweru, on po prostu nie wystawałby, nie można było go wyciągnąć. Jak widać, tutaj przygotowałem koło, już jest obwijka, po to, żeby nie było żadnego, tutaj w tym przypadku, tych podwójnych felg. Nie wystają szprychy, tylko są takie głębokie otwory i te głębokie otwory potrafią przeciąć dętkę, tak? A że będziemy tutaj prawie maksa pompować, także na 1000000%, tak jak kiedyś już miałem w przyszłości, wcisnęłyby się po prostu w ten otwór i doszłoby do przecięcia dętki. Ale tak jak już mówiłem, opony i dętki w tego typu e-bike'u trzeba traktować jako takie materiały eksploatacyjne, nie, że kupimy sobie takiego e-bike'a i będziemy do końca jego żywota jeździć na tych oponach. Oczywiście jest to możliwe, jeżeli będziemy jeździć tylko sobie po jakichś równych drogach, po asfaltowych i tak dalej. Tak jak już mówiłem, będę tutaj w nim bardziej szedł w kierunku, aby była nim komfortowa, dość długa jazda. Oczywiście jego budowa, czyli full amortyzacja, będzie pozwalała na jazdy po różnym tam, jak to się mówi, terenie. Tak, widać, nic tutaj nie ma szczególnego w zakładaniu, jeżeli byście robili sami takiego e-bike'a. Muszę powiedzieć, że po prostu tutaj widzicie tylko takie krótkie filmy, takie sprężone, ale no powiem, jak sami widzicie, pierwszy film, kiedy wyszedł taki rower, jest robiony kilka miesięcy. Nie dość, że ja też sam sobie będę robił akumulator do niego i całą elektronikę, będę przerabiał, oczywiście pogrubiał fazy w silniku, także nie możecie patrzeć na to, że on będzie 1500 W, bo on będzie miał wyciśnięte z niego odrobinę więcej. Tak samo będzie przerobiony sterownik. Ale tak jak mówię, samo posiadanie ramy, o tu widzicie parametry opony, możecie sobie skopiować to i użyć, bo to jest, mówię, maksymalna. Nic grubszego tutaj, że tak powiem, nie wejdzie. Ale tak jak wspomniałem wcześniej, praca przymiarki jest bardzo żmudna i mozolna. Tu już widzimy napompowane koło, tak jak widzimy, w końcu uprawnione koło, także może w dzisiejszym odcinku uda się postawić rower na kołach i zobaczymy, jak to wszystko będzie wstępnie wyglądało. No, tutaj widzimy szpilkę 10 mm, także szprychy wzmacniane, szpilka, piasta, wszystko wzmacniane, amortyzator typu RockShox. Widzicie ten z mostkiem,
Także cały przód jest bardzo, bardzo stabilny i porządny. Także przednie koło już mamy, wygląda to już odrobinę lepiej, także pozostało nam to samo zrobić z tylnym. Tylnie koło analogicznie, więc przyspieszę tu odrobinę, a powiem coś dodatkowo, także w następnym filmie już przyjdzie mi mostek do kierownicy, kierownica, ogólnie jeszcze korba jednorzędowa, znalazłem 46-zębową, czyli bardzo dużą, z tyłu będzie wolodąbieg jednorzędowy, prawdopodobnie będzie też czerwony łańcuch, będzie nawiązywał do tych różnych takich pojedynczych elementów czerwonych, które są w amortyzatorach. Tak widzicie, tutaj też trzeba pamiętać o tym, w którą stronę koło będzie zamontowane, bo wiadomo, że na oponie wskazany jest kierunek rotacji, także nie jest to bez powodu. Ogólnie widzicie tutaj silnik, będę go otwierał, będę te trzy fazy pogrubiał dodatkowymi przewodami po to, żeby te tutaj seryjne kabelki wytrzymywały to wszystko, większą ilość amperów, którą właśnie przez modyfikację sterownika będę mógł tutaj odrobinę puścić więcej, także będzie bardziej troszeczkę agresywniejszy, także akumulator będzie na jeden rząd ogniw też więcej, no także zobaczymy, jak to będzie jeździć. Oczywiście wrzucę mnóstwo testów z jazdy, także no będę go sprzedawał oczywiście jako nowy, ale jedyna jazda, która tu będzie na nim, że tak powiem, od nowości przebiegała, to wszystkie testy, tak abym mógł podać jego całkowitą specyfikację. Także mam tutaj też zamiar włożyć bardzo dużą pojemność akumulatora, tak żeby tutaj 100 km zasięgu nie było, przynajmniej mam taki zamiar i zamysł, żeby nie było problemu. Także oponki już napompowane. Już zaczyna jakoś to powoli wyglądać, także po zamontowaniu tej stopki, którą też zdobyłem idealną do tego modelu, będzie można go pierwszy raz postawić. Stopkę widzicie, znalazłem taką mocarną z regulacją długości, tam się kontruje śrubką, także po postawieniu będzie można dopasować na jaki nachył będzie on. To będzie teraz wstępnie tak to przyłapane, jak wszystko zresztą, no bo wiadomo, że jak będzie akumulator, to środek ciężkości będzie gdzieś indziej. Tak jak widzicie tutaj wstępnie, taki golas bez kierownicy, bez błotników, bez oświetlenia, bez tych obudów bocznych, tak się prezentuje, także myślę, że nie jest źle. Z oświetleniem jeszcze i wszystkimi manetkami będzie to już całkiem w porządku wyglądać. No i co najważniejsze, to osiągi, które tutaj uda nam się uzyskać nim. No ale to wszystko powiedziałem w trakcie. Kolejny teraz rzut moich przesyłek, w którym przyjdzie korba. Będę mógł wtedy czujnik kadencji, wspomagania, pedałowania, wolnobiegi, pedały, także kierownica, mostek i oczywiście jeszcze siodełko będę musiał kupić, zapomniałem. Zaraz będę zamawiał. Także jeżeli podoba Wam się ten projekt, piszcie w komentarzach do tej pory Wasze pomysły, co byście tutaj dodali, co zmienili. Także dajcie łapkę w górę, jeżeli możecie tylko to udostępnijcie, co sądzicie o tym. Do tej pory też dostaję wiadomości czy komentarze, że szkoda, że 1500 W, ale mówię, no to nie będzie takie klasyczne 1500 W, wiem, że rama jest cięższa, ale no zamysł tego roweru będzie taki odrobinę inny niż jechanie po offroadzie takim stricte, ale no będzie to też możliwe. Także z tej strony mocny elektrotest. Jeżeli nie subskrybujesz, to subskrybuj i zapraszam do oglądania do innych moich filmów. Dzięki.